Jeżeli zapytalibyście mnie, za co uwielbiam ten program, to jednym z powodów na pewno byłby niespodziewany humor i afery. Jesteśmy zaledwie w drugim odcinku nowego sezonu, a już wydarzyły się rzeczy tak grubego kalibru, że jutro cały internet będzie o tym huczał. Zacznijmy może od razu od najbardziej szokującej informacji. Otóż jedna z kandydatek okazała się czynną prostytutką. Nie przesłyszeliście się. Tuż po wyemitowaniu odcinka internauci doszukali się jej konta na portalach i opisów zachęcających do spotkań z gratyfikacją. A wiecie, co jest najlepsze? Ja również trafiłem w sieci na jej profil. Są pewne osoby, którym bardzo nie wychodzi. Szukają więc atencji na wszelkie możliwe sposoby. Swego czasu wszędzie można było się natknąć w sieci na tego transa Rafalale. Gość miał konta pozakładane na Badu, na Tinderze, na każdej możliwej chyba erotycznej stronce. Nie sposób nie było się na niego nie natknąć, gdy przeglądało się nawet zwyczajny portal towarzyski. To był taki agresywny człowiek, oblewał szklankami wody gości w studio, za nie zwracanie się do niego na pani, wszczynał awantury i kręcił je na telefonie. Szkoda gadać i czasu na niego. Przeproś mnie, przeproś. Szanowni Państwo! Mamy do czynienia z męską tą, nie, panie która w internecie... Nie, nasza kandydatka również prowadziła aktywne życie w sieci, często publikowała filmy i zdjęcia, więc jej profile były zawsze na samych szczytach list rankingowych. Gdy odwiedzałeś jakiś portal, nie sposób nie było się na nią natknąć. I żeby sprawa była jasna, bo kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Każdy ma prawo posiadać swoje perwersje, fantazje i prowadzić wieczorami drugie życie. Jeśli ktoś robi to anonimowo, bo po prostu s**ing dostarcza mu ogromnych wrażeń, to jest to okej. Gdy wejdziesz więc w posiadanie takiej wiedzy, to nie powinieneś takiej osoby demaskować. Ale tutaj sytuacja jest całkowicie inna, bowiem kandydatka od lat publikuje swoją twarz na s**ing stronkach. A co również ciekawe, wystąpiła w rolniku w tej samej sukience, jaką pochwaliła się na stronie. Jeśli interesują Was nudesy jednej z uczestniczek, to Google Grafika przyjdzie Wam z pomocą. Choć nie znając jej niku ze stronki, i tak niczego nie znajdziecie, a ja Wam go nie podam. Oczywiście już rozpoczęło się usuwanie kont samej uczestniczki, jak i na facebookowym profilu rolnika dziwnym trafem fragmenty z tą panią też nagle zniknęły. Szkoda, że samemu rolnikowi ta kandydatka się nie spodobała. Wyobrażacie sobie, jaki kwik mieliby producenci, gdyby przeszła dalej? Została wybrana, a rolnik dowiedział się o jej przeszłości dopiero z internetu? To przecież intryga lepsza niż w modzie na sukces. Dobra, to jedziemy dalej. Co jeszcze ciekawego się działo? Strasznie skisłem na widok chłopaka, który ze stresu zapomniał się pożegnać. Gość po prostu wstał od stołu, gdy skończył rozmowę, obrócił się na pięcie i sobie poszedł. Przecierałem oczy ze zdumienia. Została ta gafa skomentowana także przez samą rolniczkę. Pozostałe show skradł starszy pan, który w niewątpliwie zaskakujący sposób komentował otaczającego sytuację. Najpierw zapomniał imienia kobiety, do której przecież sam pisał list. Później negatywnie skomentował jej figurę, by potem pokłócić się o jabłko na stole. A to wszystko w akompaniamencie zbyt częstego powiedzonka sikalafon. No i dlaczego koszulę wypuścił poza spodnie? Przecież wygląda, jakby miał na sobie sukienkę. Niech ta rolniczka zaprosi całą trójkę na gospodarstwo. Przecież to byłoby mistrzostwo. Same jaja w odcinkach z takim towarzystwem. I jeszcze jedno. Nie spodobało mi się, jak Agata odparła, iż nie przesłuchała piosenek dostarczonych wraz z listem przez jednego z panów. Wybrała jedynie trójkę, a mimo tak małej liczby nie miała czasu odsłuchać prezentu. Trochę powiało wyjebką z jej strony na kandydata. Ten gość jest nudny jak flaki z olejem. Niczego nie inicjuje, tylko czeka na rozwój sytuacji. Ten drugi może nie jest nudny, ale nie mam niczego do powiedzenia na jego temat, poza tym, że jedna z jego kandydatek jest naprawdę hotową, w dodatku posiadającą bardzo kobiecą sylwetkę. Aha, jeszcze jednej z kandydatek, którą polubił, zapomniało się powiedzieć zarówno w liście, jak i na spotkaniu, że ma dziecko. Polubili się i dziewczyna teraz boi się odrzucenia. Jej zmartwiona mina mówi wszystko. Tutaj podzielę się z Wami ciekawostką ze sztuki filmowej, ponieważ pracuję w tej branży, więc co nieco wiem. W tym kadrze ustawiono jedną kandydatkę w miejscu ocienionym, a pozostałe w mocno nasłonecznionym, czego powinno się unikać. Przez tak skomponowany kadr tracimy na jego rozpiętości tonalnej. Oznacza to, że możemy uzyskać albo poprawnie naświetloną większość kobiet i zbyt ciemną jedną z nich. Albo, co widzimy, dostaniemy zbyt jasną, czyli przepaloną większość kobiet, aby ta w cieniu stała się odpowiednio dla nas jasna. Zdziwiło mnie to, z jak nierówną fryzurą przyszedł na spotkanie jeden chłopak.
No co on nie oglądał się w lustrze na chwilę przed randką? Przecież przez przód głowy przechodzi mu z lewej strony na prawą opadnięta grzywka. Kępka włosów mu się zburzyła, a on nic sobie z tego nie zrobił. Dziwnie to wyglądało, ale pewnie też jestem jedynym facetem, który widzi takie rzeczy. Niezły cringe wylał się z ekranu, gdy jedna z kandydatek okazała się Babą Jagą. Najpierw dwukrotnie użyła słowa karma, mając na myśli przeznaczenie, a potem oznajmiła rolnikowi, że zawiódł swoją rodzinę w poprzednim wcieleniu. Serio. Nie wiem, czy rozumiecie ten absurd. Przyjeżdża baba z miasta i zaczyna opowiadać coś o karmie rolnikowi, któremu ten termin może jedynie kojarzyć się z paszą, a później jeszcze twierdzi, że, cytuję, ja jestem czwórką z 31. Co to do chuja znaczy, że do siebie pasują, bo też jest czwórką z 31? Nasz rolnik dwukrotnie musiał się dopytywać, o co chodzi, i widać było, jak mrużył oczy ze zdziwienia. Odesłałbym taką babę z kwitkiem od razu za astrologiczne bzdury na mój temat i znęcanie się nad moją osobą. Na koniec taka ciekawostka. Postanowiłem wzbogacić moje filmy o wykorzystanie fragmentów z programu. Zamiast widniejących na ekranie samych zdjęć, obłożyłem materiał wieloma fragmentami wideo. Wolę takie treści, bo widz ma szansę od razu przypomnieć sobie sytuację, do której nawiązuje. Usłyszeć ją, zobaczyć. Jednak po wydaniu tak zmontowanego odcinka wysłano roszczenie, zabierając mi monetyzację. Odwołałem się, ale właściciele praw autorskich na to nie przystali. W związku z tym, bardzo Was proszę o zaangażowanie w postaci lajka, suba lub wsparcie mojego kanału na odpowiedniej platformie. Będzie to dla mnie dodatkowa motywacja, by tworzyć dalej takie treści. Będzie mi miło, gdy rozważycie obojętnie jaką i oczywiście dobrowolną opcję wspierania mojej twórczości. Czy komentarzem, lajkiem czy złotówką.